związane z country, jest przez Darka. O nim mówią Karol Maj Pomorza Zachodniego. Mało tego. Jedyne, co go różni od Karola Maja, to to, że Darek jest wciąż na wolności. A Karol Maj większość swojej najlepszej jakby procedury osiągnięć spędził w zupełnie innych okolicznościach. Jeżeli ktoś z was nigdy nie był w Słowinie, tego w tym roku to na pewno nie ominie. Jeżeli ktoś z was już tam był, to wie, czego się spodziewać tutaj. W dalszym ciągu jeszcze ustalamy, teraz jest myślę tak optymalnie, ja zaraz zrobię test. Czy słyszy mnie pani w czarnym kapeluszu? Tak. 95% pań, które są w kapeluszach, noszą czarne kapelusze. Ale opowiem państwu pewną anegdotę o wsi. Otóż młody chłopiec bierze byka na łańcuch i prowadzi go. Spotyka ksiądz tego chłopca z bykiem i pyta, dokąd go prowadzisz? Prowadzę go, żeby zapłodnił krowę. A tata nie mógł tego zrobić? Nie, nie, to musiał być byk. To taka wiejska anegdota, jedna z tysiąca anegdot, które dzisiejszego wieczoru państwo usłyszą. Jeszcze raz przypominam państwu to, co powiedział Darek, bo Darek ma dzisiaj swoją okoliczność, o której będziemy jeszcze mówili. Natomiast taka okoliczność, że udało mu się przez te 51 lat dożyć do dzisiaj, chociażby z tego powodu warto się cieszyć. Na tę okoliczność zespół Wojtka Rafy zagra dla państwa kilka standardów muzyki wiejskiej. Jednocześnie zaznaczam, że ci wszyscy miłośnicy Dody, na przykład, którzy wiedzą, że ona też wiejską muzykę, to nie ta muzyka. To zupełnie innego rodzaju. Na samym Słominie trudnych się spotkałem cię. Pokochałem cię, dziewczyno, teraz wciąż o tobie śnię. Ciągle widzę twoje oczy i wciąż czuję dotyk twój. Na zelenym Słominie kolorowych marzeń rój. Od Polina chmury płyną, słońce w wodzie kąpie się. Chcę się znaleźć, mam dziewczyno. Powiedz, gdzie odnaleźć się.